Dziś będziemy rozmawiali o rynku pracy, o tym, w jaki sposób pracować z obcokrajowcami, jak sytuację na rynku pracy zmieniła wojna na Ukrainie i co robić, aby zatrudniać obcokrajowców. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzisiaj startujemy z dość ciekawym tematem, bo jak wiemy, przedsiębiorca nigdy sam nie osiągnie wielkości, nie pojawi się na liście 100 największych firm na świecie, jeśli będzie pracował sam. Potrzebuje do tej wielkości pracowników, którzy wspierają i realizują jego wizję. Tak się składa, że mamy dziś w studiu specjalistkę od rynku pracy, dyrektor do spraw marketingu i sprzedaży w grupie WIPOL, panią Annę Rogińską. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że pogadamy dzisiaj troszkę o rynku pracy w kontekście wojny na Ukrainie i tego, jak ten rynek pracy zaczął się zmieniać. Może pani od tego by troszkę zaczęła? Tak jak wszyscy wiemy, no wojna zaburzyła nie tylko gospodarkę i stan psychiczny Ukraińców, ale też całego świata. Widzimy już pierwsze efekty wojny poza tematami traumatycznymi oczywiście śmiercią ludzi z Ukrainy. Na chwilę obecną, na dane bodajże z zeszłego tygodnia, według danych Straży Granicznej w Polsce mamy dodatkowo ponad 4 miliony osób. To są oczywiście głównie kobiety i dzieci. I to, co się wydarzyło i co jest bardzo istotne, to to, że zmienił się układ sił pracownika ukraińskiego czy obcokrajowca w Polsce. To znaczy wcześniej mieliśmy taką sytuację przed wojną, że oczywiście gro tych ludzi, którzy przyjeżdżali cudzoziemców do pracy w Polsce, miało swoje rodziny, miało swoje dzieci, natomiast zostawiało je pod opieką rodziny w miejscu zamieszkania. Tak. I co jakiś czas wracali. Tak, dokładnie. I mogło spokojnie tu pracować, to często chcieli pracować dłużej niż 8 godzin, tak, żeby jakby więcej zarobić i szybciej wrócić tylko do kraju. Tylko po to przyjeżdżali, prawda? Tutaj nie było ich centrum życia. Dokładnie. Natomiast w obecnej sytuacji, tak jak pewnie się Państwo domyślają, sytuacja się zmieniła i kobiety, które przyjechały tutaj z dziećmi, muszą się tymi dziećmi zajmować. Co oznacza, że nie są tak elastyczne i tak otwarte na oferty pracy, które były wcześniej na rynku polskim, do których pracodawcy polscy też byli przyzwyczajeni, tak? Oczekiwali takiego rytmu pracy. I tu się pojawia ogromne wyzwanie dla dzisiejszych pracodawców polskich. Co zrobić, żeby zatrudniać jednak mimo wszystko uchodźczynie, ale jednak zapewnić im ten komfort jakby zajmowania się dziećmi, tak? Więc to na pewno nie może być praca dłużej niż 8 godzin. Pytanie, czy może pochylić się nad ofertą żłobkowo-przedszkolną, tak? No tutaj wiem, że to oczywiście wymaga więcej zaangażowania i czasu, natomiast to będzie na pewno wyzwanie i tu trzeba będzie coś z tym faktem zrobić, bo to jest najbardziej kluczowe na dzisiaj. A jak to jest w kontekście dzieci uchodźców w ogóle ukraińskich? Z tego co wiem, to bardzo duża liczba tych dzieciaków jednak została gdzieś przydzielona do klas już istniejących, prawda? Szkolne, ale jeszcze przedszkolne. Jeszcze pamiętajmy, że są dzieci przedszkolne. W przedszkolach to nie działa? Tylko w szkołach? Bo w przedszkolu mojej córki na przykład dzieci z Ukrainy już są. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszystkie dzieci przedszkolno-żłobkowe są w przedszkolach i że jednak gro tych pań zajmuje się nimi w domu. Mhm. Ze szkolnymi dziećmi jest troszeczkę łatwiej, tak jak ze swojego jakby doświadczenia wiem, jest troszeczkę dziecko później bardziej ogarnięte, może samo wrócić do domu, więc to na prawda. Pewno jest łatwiej później poradzić sobie z tą sytuacją jakby, więc tu my jako firma zderzamy się właśnie z takimi argumentami, że muszę się zająć dziećmi, tak, i muszę być 16 czy 15 w domu, tak, więc proszę mi znaleźć pracę, która będzie w tych godzinach, więc stąd to właściwie niewiele się różni od sytuacji Polaka, dokładnie. Tak, niestety mamy, tak, Polki przede wszystkim, kobiety, tak. Kobie, prawda, tego systemu. Tak. Właśnie, mówi pani kobiety, jak wygląda to w liczbach, teraz taki układ uchodźców ukraińskich, ile mamy w proporcjach, może nie wiem, jak to pani dokładnie wie, właśnie mężczyźni versus kobiety. Mamy, mówi pani, około 4 milionów uchodźców, ale to licząc razem z dziećmi, czy tylko tych, którzy tak, zaczynają rynek pracy? To są osoby, które przekroczyły granicę, czyli i dzieci, dobrze. I kobiety, czyli 4 miliony 160 tysięcy. Takie są liczby Straży Granicznej. Jeśli chodzi o podziału na kobiety i mężczyzn, chyba w tych statystykach, które
które szukałam nie ma, ale jeszcze sekundeczkę, dobrze, zajrzę. Wie Pani, bardziej niż o konkretne liczby, chodzi mi o to, czy my mamy jakąś naprawdę wyraźną przewagę kobiet? Mamy, zdecydowanie mamy i mamy, jeśli chodzi o agencję pośrednictwa pracy, tej tymczasowej, mamy bardzo duży problem w tej chwili ze zaspokojeniem potrzeb polskich pracodawców, jeśli chodzi o mężczyzn. W związku z tym posiłkujemy się mężczyznami z innych krajów, tak, Mołdawia, tam Uzbekistan, także już ukraińscy mężczyźni to są tylko ci, którzy pozostali w Polsce. Ci, którzy nie wrócili, tak? Którzy nie wrócili, dobra. Tak. No to teraz, jak już jesteśmy i przy mężczyznach, i przy kobietach, i przy Mołdawii i tak dalej, jakie Pani widzi główne takie różnice, jeśli chodzi o podejście do pracy pomiędzy pracownikami z Polski, a pomiędzy pracownikami, którzy jednak do nas przyjeżdżają w celach zarobkowych? No albo no nie tylko, prawda, bo uchodźcy cele zarobkowe trochę jakoś tak przy okazji, nazwijmy to, bo z czegoś żyć trzeba, prawda? Natomiast większość z nich chyba wolałoby jednak zostać w domu. Panuje takie przekonanie, że jednak obcokrajowcy są bardziej pracowici. Czyli tak jak Polacy za granicą? Na eksporcie, tak. To jednak to człowiek się bardziej stara, jak gdzieś tam jest na zewnątrz, a nie w swoim domu. Trochę tak. I na pewno są gotowi pracować dużo dłużej, godzinowo, dziennie, właśnie po to, żeby zarobić. Są w stanie też podejmować się pracy, której polski pracownik się nie podejmie. Czyli dokładnie taka sama kopia jak my na Zachodzie, tak? Czy my w Stanach Zjednoczonych. To jest dokładnie to, co myślę, my przeżywaliśmy te 20-30 lat temu. Jasne. Jak była ta duża emigracja z Polski za granicę, to dokładnie myślę, że tutaj mamy tą samą sytuację, tą samą kopię w Polsce. Dobra. Czyli to jest jeden element, tak? Są w stanie pracować dłużej, i no właśnie, czy ciężej, czy przy, nie wiem, mniej prestiżowych zajęciach, jakbyśkolwiek to... Myślę, że to nie jest jakby ciężka praca, tylko chyba bardziej mniej prestiżowa, tak bym do tego podeszła. Albo po prostu gorzej płatna, tak? Tak, że jednak Polak oczekiwałby jakiegoś prestiżu, tak? No u nas też troszeczkę zaburzył rynek pracy, na pewno są oczywiście też opracowania na ten temat, no jednak wprowadzenie 500+, tak, tutaj troszkę... Roszczeniowość, ja pracowałam w tym czasie w finansowych firmach z pożyczkami gotówkowymi, no i roszczeniowość jakby pracowników wtedy bardzo wzrosła, uznano, że skoro mamy takie pieniądze, nie musimy pracować. Tak? To teraz Pani poruszyła ciekawy temat, mianowicie 500+, bo czy nie jest prawdą, że 500+ przysługuje również Ukraińcom? Przysługuje, ale z tego co wiem, tylko na kilka miesięcy, nie na zawsze. Aha, na trochę na razie, ale to może zostać przedłużone, tak? Zgodnie z tą ustawą. Ale jeszcze nie wpłynęło na zmianę ich podejścia do pracy. Jeszcze nie, bo te, nie wiem, czy te pierwsze wypłaty już są, czy jeszcze nie, bo to trzeba było mieć ten PESEL UKR, a to na początku wiemy, że były długie kolejki, nawet po 3 tygodnie trzeba było czekać. Teraz podobno to już jest w ciągu tam 15-20 minut PESEL jest nadawany. Więc jeśli wpłynęły te 500+, to było chwilę temu, więc myślę, że jeszcze chwilę i też możemy się możemy zmienić. Osiągnąć ten sam efekt. No, tak. Natomiast tak co jest ciekawe z tych badań, które ja tutaj mam przed oczami, które robił Uniwersytet Warszawski, co jest ciekawe, że tylko 30% uchodźców deklaruje, że chciałoby zostać na zawsze w Polsce. Czyli jakby uchodźcy wojenni jednak mimo wszystko traktują Polskę jako miejsce na przeczekanie tych najgorszych walk i powrót. Pytanie, jak szybko wojna się oczywiście skończy. No chcemy, żeby jak najszybciej, tak, ale jednak nie, czyli z tych 4 milionów zostanie nam tam 1 milion z hakiem, tak? Na polskim rynku. Dobra. A niech mi Pani powie, jak ci obcokrajowcy, no siłą rzeczy oczywiście najbardziej myślę o Ukraińcach, jak szybko łapią język polski? No to oczywiście od predyspozycji człowieka zależy. Jak ktoś chce się nauczyć, to się nauczy szybko. Co jest ciekawe i myślę warte podkreślenia, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że jednak mimo wszystko ci pracodawcy polscy, którzy no, mają problemy z polskimi pracownikami, więc są otwarci siłą rzeczy na obcokrajowców w swoich zakładach pracy, są na tyle tolerancyjne, że nie wymagają od wszystkich obcokrajowców znajomości języka polskiego.
Oczekiwanie jest takie, że brygadzista, czyli osoba, która zarządza takim mini zespołem, powiedzmy 10-5 osób, zależy od specyfiki zakładu, że on musi znać język polski komunikatywnie, też nie jakoś biegle, tylko komunikatywnie. I on jest tym łącznikiem między zakładem a pracownikami obcojęzycznymi i wspiera ich tutaj w pracy. Więc to też nie jest tak, że każdy pracodawca polski oczekuje, że tutaj będzie świetny polski i tylko wtedy zatrudnia. Tak? Więc wiadomo, że łatwiej jest żyć w obcym kraju, jak się cokolwiek w tym języku umie, ale na to chwilę można mieć. Tak? Można pracować bez tak naprawdę języka polskiego w tej chwili. No tak, to prawda. Jest łatwiej, jak jednak umiemy się porozumieć. Natomiast no, to nie są aż tak odległe języki, żeby to był jakiś dramat przy nauce, prawda? No właśnie, poza językiem, które, no jak wiemy, może być problem, ale nie musi. Jakie mamy główne inne wyzwania przy zatrudnianiu obcokrajowców? Tak naprawdę my jako agencje tymczasowe mamy jeszcze jedno wyzwanie. Ono pewnie jest troszeczkę większe mimo wszystko niż w stosunku do polskiego pracownika, to jest rotacja, że jednak mimo takiej deklaracji i podpisania nawet umowy zatrudnienia z pracodawcą czy z agencją pracy tymczasowej, zdarza się jednak, i to nie są pojedyncze przypadki niestety, że pracownicy nie stawiają się w pracy. Także trochę takiej niefrasobliwości może, no, albo szukania lepszej okazji. Tutaj też się liczy czas, tak? Bo pracownik, obcokrajowiec ma gdzieś tam koło tygodnia, żeby znaleźć pracę, tak? No, musi płacić rachunki, wiadomo, i nie da się nie pracować w obcym kraju, więc to może takie trochę przebieranie w ofertach gdzieś tam. Natomiast no, nigdy nie wiemy na 100%, mimo nawet podpisanych umów z tymi osobami, że one będą pracowały, będą chciały pracować. Tylko ja się zastanawiam, czy to jest wyróżnik pracowników obcokrajowców, bo z Polakami mamy dokładnie te same problemy, prawda? Na takich stanowiskach, zwłaszcza juniorskich, mamy ogromny problem na początku, żeby się stawić na rozmowę kwalifikacyjną, potem na pierwszy dzień pracy. No, potem ta rotacja już troszkę maleje. Tak. Natomiast ten początek. To może być też kwestia naszych czasów. Oczywiście. I tutaj, jeśli chodzi o obcokrajowców, i myślę, że to też jest, może wynikać z tego zamętu wojenno-covidowego, tak? Więc to, że obserwujemy to dzisiaj, nie oznacza, że tak będzie dalej, tak? Ale dzisiaj rzeczywiście to jest jakaś tam bolączka, bo ta konwersja jest no, po prostu słabsza, tak? I trzeba więcej pracy włożyć w to, żeby osiągnąć efekt, który zamierzamy, tak? No dobra, to teraz patrząc na obecną sytuację z punktu widzenia pracodawcy, mam możliwość zatrudnienia ludzi z Polski lub spoza. Jakby, jakie mam nie wiem, bonusy, plusy obu tych sytuacji? No, oczywiście możemy podejść do tego tak trochę filozoficznie, tak? Ja wiem, to zależy. To zależy, oczywiście. Jak zatrudniamy obcokrajowca, to poza tym, że no jednak bądźmy ze sobą szczerzy, tu ekonomia zaważy, on jest tańszy, tak? On jest tańszy. Czy on jest dużo tańszy? Troszkę na pewno. Troszkę na pewno. Więc na pewno ta ekonomia zaważy, a filozoficznie podchodząc i tak CSR-owo, a to jest właściwie powinno być dla każdej organizacji też jakimś tam wyznacznikiem działalności. No jeśli chodzi o uchodźców, tak, czy o obcokrajowców w Polsce, no to pozwalamy godnie żyć tym ludziom, tak? Więc to też jest jakby taka cegiełka w społeczność, tak, w dbanie o społeczność lokalną, więc. Poza tą ekonomią na pewno jeszcze ten czynnik taki ludzki, tak, że Polak w Polsce sobie poradzi, tak, oczywiście. I są oczywiście zakłady, to nie jest tak, że wszyscy się nastawiają tylko na obcokrajowców albo wszyscy tylko na Polaków, bo właściwie w tej chwili wygląda to tak, w tych większych zakładach czy produkcyjnych, czy w fabrykach, jest i załoga polska, i obcokrajowcy, i to gdzieś tam jest często 50-50%, więc tutaj każda z tych grup ma swoje zalety i wady. Wiadomo, że z Polakiem jest o tyle prościej, że Polacy nie lubią się mimo wszystko relokować. Więc jeśli my już tutaj, i mamy też taką manierę, której na Zachodzie już nie ma, bo się wyleczyli z niej,
że zadłużamy się na potęgę, ale mamy swoje tam dwa pokoje, trzy czy pięć, tak? No jak mamy i spłacamy, no to my już się nie wyniesiemy z tego Poznania, Krakowa, czy gdzieś tam, tylko szukamy tutaj lokalnie tej pracy, żeby tutaj no, spłacać ten kredyt, który sobie zaciągnęliśmy. Więc to też jest taka dla pracodawcy taki plus, że jeżeli ten Polak jest i jakby dobrze się relacja układa w pracy, no to on nie porzuci tej pracy. Natomiast obcokrajowiec jest, że tak powiem, wolnym ptakiem. Jasne. I on jest dzisiaj tutaj, a jutro jednak w Gdańsku jest lepsza oferta, to ja dziękuję, do widzenia, bo ja sobie pojadę do Gdańska. Tak? Więc, I ten Polak ma taki wyższy próg bólu, można powiedzieć, tak? Jego musi dużo bardziej boleć, żeby musiał... Bardziej kocha lokalną społeczność. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Dokładnie. Szukamy języka korzyści, tak, w tych historiach. Tak. No, taka jest prawda. No, jakby, no, tak jak patrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, no to oni są, nie są zupełnie przywiązani. Zmieniają stany, zmieniają kilka razy w życiu miejsce zamieszkania, tak? Idą za pracą, tak? U nas tego nie ma. Czy kiedyś będzie też... Trudno powiedzieć, na razie to tak nie wygląda, chyba że to młode pokolenie, które właśnie ciężko zagonić do pracy, jest takie trochę wolniejsze niż my, więc wolne ptaki, więc oni może rzeczywiście uznają, że dzisiaj są tu, jutro gdzie indziej. To tak trochę wygląda, ale to jeszcze... Obcinają sobie korzenie, można powiedzieć, albo raczej, to też znowu źle zabrzmiało, łańcuchy przywiązania do miejsca i wtedy no już... Może tak, no ale no, rodzice by chcieli, żeby oni tam nie polecieli za daleko, a tutaj... Byle w dobrym kierunku. Dobrze, to wróćmy jeszcze na chwilę na ziemię, skoro już odlecieliśmy trochę tak. Jak mamy zapotrzebowanie faktycznie na tych pracowników, których łatwiej nam będzie znaleźć? Do takich, bo wiemy, że pani zajmuje się, znaczy właściwie nie wiemy, może jeszcze powinienem powiedzieć, że pani Anna zajmuje się przede wszystkim rekrutacją pracowników tak zwanych blue collar. Jak to po naszemu się mówi? Po prostu tymczasowych, po prostu fizycznych. Fizycznych, tymczasowych, praca tymczasowa. No właśnie. Jaka jest łatwość pozyskania pracowników z zagranicy versus naszych polskich? Myślę, że to podobnie. Wszystko zależy od branży. Oczywiście no teraz, tak jak mówię, zaburzony niestety jest temat mężczyzn, tak? Zatrudnienia mężczyzn. Wcześniej było to oczywiście prostsze. Natomiast to jest pewnie porównywalna trudność. Gdzieś tam trzeba do nich dotrzeć marketingowo i przekonać, że warto z nami. To, co na pewno, jak nam łatwiej jest pracować z obcokrajowcami, to, że mamy więcej przewag, jeśli chodzi o korzyści dla obcokrajowca ze współpracy z nami, bo jednak obcokrajowiec, który przyjeżdża, nie zna prawa polskiego, nie zna systemu podatkowego, tak naprawdę no nie, często też tego języka. Jeżeli zwróci się do agencji pracy tymczasowej, wszystko zostanie załatwione za niego, tak? I kadrowa obsługa, i podatkowa, i odzież, i badania lekarskie. I potem ma opiekę koordynatora 24 godziny na dobę, który jest czy rosyjsko, czy ukraińskojęzyczny, w zależności od kraju, z którego pochodzi ten pracownik, więc dla Polaka nie jest to wartość dodana, bo on sobie ze wszystkim jest w stanie świetnie poradzić w Polsce, bo się na tym zna. Natomiast dla obcokrajowca, który przyjeżdża, jest skoncentrowany na tym, żeby zarabiać, tak, a nie szukać pracodawcy i jeszcze, nie daj Boże, trafić na takiego, który nie płaci, no to nasza usługa jest jak najbardziej bardziej po prostu atrakcyjna niż dla Polaka. Super, no to doszliśmy do puenty tak naprawdę, czyli co trzeba zrobić, żeby takiego człowieka zatrudnić? W tej chwili to jest dosyć proste. Jeśli chodzi o temat prawa, to przed wojną mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy już, nie mówię na razie jeszcze o uchodźcach, tylko w ogóle o obcokrajowcach, mogliśmy zatrudnić obcokrajowca na podstawie oświadczenia, lub zezwolenia na pracę. I teraz oświadczenie to jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. I przed wojną było to tylko na 180 dni w skali roku mógł on pracować w Polsce na podstawie oświadczenia. Natomiast tuż przed wojną w styczniu weszła ustawa 2022 roku, że to oświadczenie w tej chwili, na oświadczenie można pracować 2 lata. Czyli wydłużono okres o te 1,5 roku, więc to już jest fajne. No i później albo trzeba odczekać, albo jakby starać się o zezwolenie. I teraz na oświadczenia mogą pracować w Polsce ludzie z 6 krajów, czyli z Mołdawii, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Ukrainy. Z pozostałych muszą niestety starać się o zezwolenia.
Oświadczenie o tyle jest lepsze od zezwolenia w kwestii formalnej, że szybko się go załatwia, zgłasza się to tylko do Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Pracy, przepraszam, elektronicznie, więc to jest szybki temat. Natomiast zezwolenie, no to jest wojewódzki urząd, tam się dłużej czeka, bo ileś tam opinii musi urząd wydać i tak dalej. Więc to jest sytuacja dla jakby ludzi, którzy przyjechali przed wojną, tak? Lub są z innych krajów niż Ukraina i nie mają wojny. No i teraz mamy drugą historię, mamy uchodźców. Jeśli chodzi o uchodźców, to jest oczywiście ta specustawa, która weszła tuż po wojnie, która zezwala uchodźcom, człowiekowi, który wjechał po 24 lutego do Polski, na legalny pobyt przez 18 miesięcy. To już jest kawałek czasu, liczy się pieczątka Straży Granicznej, czyli to musisz mieć. I potem możesz wystąpić o to zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. I to, co jest, jeśli chodzi o specustawę, co jest super, że pracodawca tak naprawdę jedyne, czego potrzebuje od tego uchodźcy, to jego tego PESEL-u UKR. I to jest wszystko. Pracodawca potem musi powiadomić tylko Powiatowy Urząd Pracy o tym, że powierzył pracę w ciągu 14 dni, że zatrudnił taką osobę, a ten urząd już powiadamia ZUS, KRUS, PIP i Straż Graniczną, że taka osoba pracuje tu i tu. Także i to tak jest milion rzeczy, które pani wymieniła. No, ale jest łatwiej niż było. Szukamy pozytywów cały czas, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli uchodźca tak chce pracować w Polsce, właściwie to nie jest problem, tak? No dobra, a taki uchodźca przyjeżdża teraz, to ile czasu od momentu przekroczenia granicy on potrzebuje, żeby mógł legalnie pójść do pracy? Musi zdobyć PESEL UKR. Z tego co wiem, teraz to może załatwić kilka godzin i szuka pracy. I już. Się do pani. Przychodzi na przykład do nas, przychodzi do nas. Czyli tak na dobrą sprawę to pani robi trochę za taką swatkę, prawda? Z jednej strony przychodzą trochę ludzie, tak. Szukamy pracy, a z drugiej strony, szukamy pozytywów. A z szukamy drugiej cały strony czas. Przychodzi pracodawca i mówi, ja potrzebuję kogoś, kto by dla mnie pracował, tak? A tak się składa, że mamy tutaj ileś osób, tak. które odpowiadają tak. specyfikacji. I to jest właśnie to, o czym pan powiedział, ta swatka, czyli to nie tylko jest fajne rozwiązanie dla obcokrajowców, ale też dla pracodawców polskich, dlatego że im też zdejmujemy z głowy, jak pan powiedział, tam jest trochę rzeczy do zrobienia. Do tego są jeszcze podatki, ZUSy do naliczania, tak? Jakaś odzież robocza i to wszystko. Dzięki zatrudnianiu przez panią można nie płacić podatków, to takie. No niestety ja płacę, no. Już myślałem, że jest jakieś magiczne rozwiązanie. Ja powiem, to zaraz skarbowy przyjdzie. Więc my jakby załatwiamy całą też tą opiekę kadrowo-podatkową, a nasz klient, nasz kontrahent otrzymuje od nas tylko fakturę raz w miesiącu, także to też jest tak zorganizowane, żeby odciążyć i obcokrajowców, i cudzoziemców, ale też jakby kontrahentów, klientów polskich, żeby po prostu wszyscy się skupiali na tym, co umieją najlepiej, czyli na danej działalności, na danej pracy, a nie na tych dodatkowych, pobocznych tematach, które trochę czasu zajmują. Fantastyczna puenta. Bardzo mi się to podoba, bo myślę, żeby zajmować się tym, z czego ktoś faktycznie jest dobry, co lubi i co mu wychodzi. No jest świetne podsumowanie. Zatem, skoro podsumowanie już pani zrobiła za mnie, mi pozostaje jedynie podziękować pani za to, że zechciała pani odwiedzić nasze wirtualne studio, widzom i słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy i zaprosić na kolejne odcinki, które, jak to się mówi, już niebawem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, bardzo było miło. Pozdrawiam serdecznie. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.